roku zajęcia, które dzisiaj się odbywają, poszerzają świadomość kierowców, którzy na co dzień nie zastanawiają się nad tym, jakie reakcje powinny być w takich kryzysowych sytuacjach. Powiedz, czego dzisiaj tutaj mogliśmy doświadczyć? Tak, słusznie. Kierowcy często nie wiedzą, co ich może zastać na drodze, co ich czeka. I te zajęcia na takim torze doskonalenia techniki jazdy i na tych modułach, na których symulujemy różne nieprzyjemne sytuacje, które nas mogą zaskoczyć na drodze, do kierowcy dociera, że ojej, to się może stać, mnie samochodem. Chwała Bogu, 90% kierowców nie przeżyło takiego na przykład wpadnięcia mocnego w poślizg nadsterowny, podsterowny, nie miało problemów z zatrzymaniem się przed żadną przeszkodą, ale to zawsze na każdego może czyhać. I na takim torze pokazujemy, co my sami za kierownicą robimy w razie takiej, jak ja to nazywam, draki. I instruktorzy, którzy siedzą koło kursantów, od razu w parę sekund dają uwagi, które pomagają kierowcy może nie, że nauczyć się od razu, bo w parę godzin nie jesteśmy w stanie zmienić kierowcy zupełnie, ale dają uwagi, które być może pomogą w przyszłości przeżyć, ominąć przeszkodę, zmniejszyć skutki jakiegoś wypadku bądź stłuczki. Po prostu staramy się delikatnie zasugerować naszym kursantom, którzy przecież są kierowcami, często bardzo dobrymi, zmień to i to, a będzie ci jeszcze łatwiej i przyjemniej jeździć. Jakie konkretnie moduły są, o których mówiłeś? Czego tutaj kierowcy mogą się nauczyć? Są podstawowe moduły na wielu tego typu torach, ale akurat na tym torze jest szarpak. To jest świetne takie urządzenie, które podcina tylną oś samochodu najeżdżając na płytę poślizgową. Wpadamy w poślizg nadsterowny, taki kiedy tył samochodu nas wyprzedza. I musimy się nauczyć odpowiednio zareagować i ominąć przeszkody z kurtyn wodnych. Jest krąg poślizgowy, gdzie ćwiczymy poślizg podsterowny, czyli taki, kiedy skręcamy i auto dalej jedzie prosto. Bardzo częsty, nawet na małej prędkości w zimie. Ćwiczymy sobie przekładanie rąk na kierownicy, ponieważ każdy, kto wie, że jak sobie źle wjedzie w zakręt, to dostaje takiego pląsu na kierownicy, nie wie jak złapać kierownicę, co zresztą jest bardzo niebezpieczne, bo to może doprowadzić momentalnie do jakiegoś niekontrolowanego opuszczenia drogi. Tak samo pokazujemy, co kierowca jest w stanie zrobić w czasie omijania przeszkody. Omijanie przeszkody to jest taka podstawowa figura u nas, która właściwie na co dzień czyha na nas na co dzień za każdym rogiem. Coś nam wyjeżdża z pobocza, omijamy, coś jedzie sprzeciwka, musimy wrócić na pas ruchu. Wszystko to się dzieje w ułamkach sekundy. Ja zawsze powtarzam, że jazda samochodem powinna być nudna, ale musimy być przygotowani na te parę sekund, gdzie jest naprawdę bardzo wymagająco. Niedługo w Płocku też przyjedziecie z wizytą. Czego tam płocczanie będą mogli się spodziewać? Tak, jesteśmy po zeszłym roku bardzo zmotywowani jedziemy do Płocka. W zeszłym roku byliśmy bardzo mile przyjęci i miło bardzo. I jedziemy, tam nie ma toru w Płocku, tak z płytami poślizgowymi, więc musimy zaaranżować nasze moduły na normalnym placu. Ale ten plac jest duży, mamy symulatory, mamy auta z nakładkami, więc wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, jesteśmy w stanie zasymulować i pokazać Wam w Płocku. Oprócz tego będzie dość sporo ciekawych takich podmodułów typu pierwsza pomoc, rozmowa o wypadkach, różne gogle takie, które symulują jazdę pod wpływem. Dużo rozmowy o bezpiecznej jeździe. W takim razie zapraszamy wszystkich płocczan na to wydarzenie, które odbędzie się za tydzień, w sobotę, w niedzielę pod rafinerią, na głównym placu parkingowym rafinerii. I to będzie przyszła sobota, niedziela, to jest 21-22 maj. Co kierowało koncernem przy włączeniu się do takiej akcji? Jesteśmy największym sponsorem w Polsce, największym sponsorem sportu w Polsce, ale też jesteśmy przede wszystkim firmą odpowiedzialną społecznie. Mamy jeszcze ku temu powody, ponieważ jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w motorsport, ale też jesteśmy obecni na polskich drogach i kierowcy naszą markę właśnie z podróżowaniem, z drogami kojarzą.
ale też mamy w naszych szeregach fantastycznych kierowców rajdowych i to są chyba najbardziej wiarygodni ambasadorowie bezpieczeństwa, bo któregokolwiek by pani nie zapytała, to każdy powie, że ściga się tylko na torze lub na trasie rajdu, natomiast absolutnie w warunkach drogowych stosuje się do przepisów ruchu drogowego. Musimy o tym mówić, musimy to bezpieczeństwo propagować, właśnie dlatego, że musimy dbać o to bezpieczeństwo Polaków, naszych kierowców, bo jesteśmy z tym tematem kojarzeni. Czy miała pani okazję brać udział w modułach dzisiaj organizowanych? Tak, jak najbardziej i uważam, że każda możliwość, kiedy możemy przećwiczyć pewne manewry, uświadomić sobie, jakie błędy popełniamy podczas kierowania pojazdem, należy wykorzystywać. Im częściej będziemy w takich treningach czy w takich szkoleniach uczestniczyć, tym więcej i lepiej nabierzemy tych nawyków. Ja drugi raz na tak zwanym szarpaku dzisiaj miałam okazję doświadczyć i okazało się, że to, czego nauczyłam się, wydaje mi się, pół roku temu na jednym z takich szkoleń, dzisiaj wszystko zapomniałam i musiałam od początku ćwiczyć, więc najważniejsze jest nabywanie tych dobrych nawyków i rzeczywiście myślenie o tym. Myślę, że to jest w ogóle fantastyczny prezent dla bliskiej osoby, właśnie wykupienie takiego szkolenia, bo i nigdy go nie ma za mało, bo właśnie nie jesteśmy świadomi, jakie błędy popełniamy i należy je eliminować. W Twoim zawodzie umiejętności dobrego kierowcy bardzo się przydają. Czy w takim codziennym życiu również stosujesz to, czego nauczyłeś się w swoim życiu sportowym? Oczywiście, jakby po pierwsze, bardzo duże doświadczenie jeżdżenia samochodami, różne sytuacje, które są w rajdach, czyli niespodziewane, jak poślizgi, po prostu panowanie nad samochodem, bardzo się przydaje w jeździe na co dzień. Po pierwsze, wyczucie auta jest bardzo dobre i świadomość tego, co się robi i co może nam dana sytuacja przynieść lub dane warunki. I tak jakby dlatego też na przykład dzisiaj tu jeździmy, żeby poznać tą świadomość, jakby mieć tą świadomość warunków i tego, co może nam zrobić samochód, bo tak naprawdę uważam, że w nieodpowiednich rękach, czy rękach nieodpowiedzialnych samochód jest naprawdę groźny, bo jednak nasze auta są bardzo szybkie, jest to 1,5 tony, które, albo i więcej, które porusza się po drodze i naprawdę w nieodpowiednich rękach nieodpowiedzialnych jest to niebezpieczne narzędzie. Czy w takiej codziennej jeździe przestawiasz sobie jakoś umysł, że tak, teraz muszę wolniej, nie jestem na torze? Generalnie nie mam potrzeby ścigania się na otwartych, publicznych drogach, czy jeżdżenia szybko, po prostu jeżdżę normalnie. Ja na co dzień w rajdach rozładowuję te moje emocje, tę moją adrenalinę i tak by w samochodzie spokojnie podróżuję po prostu. Mamy ceny paliw, jakie mamy, więc tak by stawiam na ekonomię, co się bardzo dobrze odbija właśnie na stylu jazdy, na spokojnej jeździe. No i oczywiście mamy nowe przepisy, które to już nie jest kiedyś, że się przyjęło mandat 500 zł i można było jechać dalej, tylko naprawdę są rygorystyczne i dobrze, bo widać, dużo podróżuję po Polsce i widać, że po prostu kierowcy po prostu zwolnili, co mnie cieszy, bo jednak mamy bardzo dużo samochodów na drogach, a wiemy też, że dużo ludzi po prostu nie potrafi jeździć, a często naciska tą prawą nogę i próbuje jeździć szybko. Takie szkolenia, jakie dzisiaj tutaj mamy, niestety nie są obowiązkowymi przy nauce młodych kierowców. Dlaczego warto skorzystać z takich szkoleń? Żeby się dostosować. Bardzo dużo, jeżeli przygotowujemy się do prawa jazdy, to jakby szkoły jazdy uczą nas zdawać prawo jazdy, a nie tak naprawdę poruszać się po drodze. To jest duży błąd. Myślę, że nie ma chociaż 2 godzin takiego szkolenia obowiązkowego na DTJ, gdzie tych torów powstaje sporo w Polsce, jest ich coraz więcej, ale prywatnie uważam, że jeżeli ktoś zda prawo jazdy, od razu dla swojego bezpieczeństwa powinien sobie wykupić takie szkolenie, żeby poznać właśnie, co się dzieje z samochodem, żeby oduczyć się
inaczej, żeby nauczyć się odpowiednio poruszać samochodem, odpowiednio z niego korzystać, bo jeżeli jesteśmy na początku tej drogi, to nie zrobimy sobie tych nawyków, których później bardzo ciężko się jest odzwyczaić. Jak doszło do tego, że zostałeś kierowcą rajdowym? Oj, to bardzo długa historia. Nie wiem, czy Państwo macie tyle czasu, ale no zaczęło się to chyba standardowo. Jako mały chłopiec, pierwsze dostałem od rodziców motorynkę i tą motorynką zacząłem jeździć. Później to ewoluowało. Były czasy, że jeździło się WSK-ami, później przeszliśmy się na quady, motory nadal były, gdzieś tam się przewijały, no ale jak wsiadłem pierwszy raz do pojazdu typu UTV, no to tak mnie to zaraziło, że poświęciłem temu więcej czasu i zaczęliśmy ścigać się w rajdach. Najpierw w takim błotku przeprawowo, a od 2017 roku już w takim profesjonalnym motosporcie ścigamy się w rajdach cross country, w rajdach baja. Co trzeba zrobić, żeby zostać takim kierowcą jak ty? No na pewno mieć tą pasję. Jest to okupione na pewno dużo... Dużo pracy to wymaga. No i na pewno jakieś predyspozycje fizyczne, czyli refleks, czas reakcji, szybkość podejmowania decyzji pod presją czasu, zagrożenia. No myślę, że to są jakieś aspekty, które na pewno wpływają na to, że ktoś jest dobry lub musi się jeszcze trochę nauczyć. A w jaki sposób to, czego nauczyłeś się i uczysz pewnie dalej w swoim życiu sportowym, wpływa na to, jak poruszasz się na co dzień po drogach publicznych? Tak, no i chodzi o bezpieczną jazdę na pewno, więc no tutaj bardzo to pomaga z tego względu, że rzadko może na drogach powstają jakieś dziwne zagrożenia spowodowane może nawet nie moją jazdą, ponieważ ja poruszam się ostrożnie, ale napotykamy na drodze no, wielu kierowców, którzy jeżdżą różnie. Człowiek zdający sobie z tego sprawę powinien też wiedzieć, że inny kierowca może być w innym momencie dnia, w innej kondycji fizycznej, psychicznej, no i wtedy mogą się zdarzyć różnego rodzaju zagrożenia. No tutaj moja reakcja, takie raczej zapobieganie tym sytuacjom, że jeżeli widzimy kogoś wyprzedzającego z naprzeciwka, że ewidentnie się pomylił, że już nie ma miejsca, no to reakcja jest u mnie jedna, że szybko hamuję, zjeżdżam maksymalnie do prawej strony, żeby umożliwić temu kierowcy spokojne dokończenie manewru. Czego według Ciebie taki przeciętny kierowca może nauczyć się podczas takich szkoleń, w jakim dzisiaj bierzemy udział? No tu jest świetny przykład w ogóle nauki jazdy. Polecam raczej każdemu, bo nie wiem, czy to nie byłby dobry pomysł, żeby to wprowadzić w ogóle do podczas egzaminów na prawo jazdy. Jest tutaj płyta poślizgowa, są takie próby czasowe, gdzie każdy może trochę poczuć, jak my się czujemy w rajdówkach, bo dochodzi jeszcze ten właśnie zalążek tej rywalizacji, gdzie pod tą właśnie presją kieruje się zawsze trochę inaczej. Aczkolwiek na co dzień, dla ludzi, którzy poruszają się po mieście w korkach czy gdzieś po autostradach, na pewno jest to bogate doświadczenie ze względu na te tutaj możliwości, które mogą sobie tutaj poćwiczyć. Jakie plany sportowe masz w tym sezonie? Właśnie wróciliśmy z Pucharu Europy z Grecji, z Hiszpanii i wybieramy się już do Grecji. Także za półtora tygodnia opuszczamy kraj i lecimy na Grecję. Do czego życzyć Ci w takim razie? Pierwszego miejsca, no po to jedziemy. Jedziemy, żeby wygrać. Jesteś pilotem kierowcy rajdowego. Jak przygotowujesz się do tej pracy i na czym ona polega? Mam dość ciekawą formę ścigania się, ponieważ nie trzymam kierownicy, a trzymam książkę, która opisuje cały przebieg trasy. Co ciekawe, my nie możemy się zapoznać z trasą wcześniej. Czyli startując w naszych rajdach, otrzymujemy tą książkę drogową, to się nazywa roadbook, 15 minut przed startem. A ścigamy się po terenach takich polnych, można sobie to wyobrazić, taki wielki las bądź jakieś poligony. I moim zadaniem jest doprowadzenie nas do mety bez żadnych oznaczeń, czyli nie mamy żadnych strzałek, żadnych taśm, które wskazują nam drogę, tylko to, co ja wyczytuję z tej książki. W tej książce mam również różne informacje pod tytułem uważaj, duża dziura, szczyt, bądź w jakim kierunku musimy zjechać na dużej, otwartej przestrzeni typu pustynia. I to jest moje zadanie i bardzo to lubię. Jest to zadanie prostsze czy trudniejsze niż kierowcy? Czy porównywalne?
Myślę, że to są zupełnie inne tematy, inna materia, nie można tego przyrównać. Moim zadaniem jest pełne skupienie, a przez cały ten odcinek, który w naszym przypadku najdłuższe, to są ponad 400 km, musimy mieć mega skupienie. Tomek jako kierowca ma swoje zadania, moimi zadaniami jest informowanie go, co będzie za chwilę, co się wydarzy, gdzie musimy poprawnie pojechać. Czy jako pilot też musisz być dobrym kierowcą? To znaczy nie, jako kierowca moja rola jest tylko w pewnych momentach, gdy pokonujemy tak duże odległości. Często się zamieniamy na drogach powrotnych, a to jest tylko taki wskaźnik, żebyśmy wykorzystali swoje zasoby, które mamy do kolejnego odcinka, żebyśmy byli jak najbardziej skoncentrowani i wypoczęci. Pytam o to wszystkich, czy i dlaczego warto według Ciebie skorzystać z takich szkoleń, w jakim dzisiaj bierzemy udział? To jest taka rutyna. Wydaje nam się, że potrafimy jeździć i przez wiele lat popełniamy te same błędy. No i często jest tak, że w takich momentach kryzysowych niestety nie mamy pojęcia, jak się zachować. Więc to jest takie najlepsze miejsce, żeby sobie te sytuacje kryzysowe, awaryjne przetrenować. Co jest fajne, bo pod okiem trenera, pod okiem instruktora, który doskonale nam wytłumaczy, w jak prosty sposób możemy ominąć przeszkodę choćby. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.